Siemanko, z tej strony Kraken i dziś będziemy kontynuowali naszą serię Let's Play z Krakenem. O, to jest... Oczywiście wcześniej nic nie ruszałem bez was. Sobie nowego skina zrobiłem. I przepraszam was wcześniej, że tak głośno były dźwięki z gry. Teraz wyciszam je na 5%. Myślę, że będzie dobrze. Dobra, to tak, już kopaliśmy. Co ja tutaj mam? Szczapka. Takie rzeczy. Żelazny kilof rzeczy. Tu mam żelazne rzeczy. Pada deszcz. Deszcz. Maksymalnie wyciszam dźwięki z gry, żebyście mnie słyszeli. Dobra, to ja mam dzisiaj taki pomysł, żeby sobie po ten drewienka pokopać. Wyrżnąć drewna. Oczywiście ten, myślę, że jeśli będzie długo, już nagrywam chyba z minutę, nie wiem. Ten będzie odcinek trwał z 15 minut. Może, nie wiem. Jakoś jak gram, to nie patrzę na czas. Dzisiaj sobie powyrżniemy wyrżniemy drewka. No, tak sobie pokopiemy. Wiecie, ja to... Teraz sobie trochę wykopać drewienka, to później się jakiś ładny domek zbuduje czy coś. Różne rodzaje drzewa. Już mam 48. No. Dosyć kurdele bele. Haha, kurdele bele. LOL.pl przez 2L. Jakoś nie ma tematów do gadania na razie. Siedzę cicho. Nie chcę robić takich let's playów jak Mad Mike X, bo sam przyznaję, że ten jego let's play jest nudny. Oczywiście ja nic od jego let's playów nie mam. On prowadzi swoją działalność na YouTube, ja swoją. I się cieszymy. Nie ukrywam, że on jest moim kolegą ze szkoły. Nie mogę zdradzić jego imienia i nazwiska, ponieważ się go nie pytałem o to. Michał, jeżeli wiesz, że to oglądasz, to cię pozdrawiam. Ma na imię Michał. Tak samo jak ja, Bartek mam na imię. Kurde. Kuciaciek? Co to robi kuciaciek? Teraz jakby tutaj zrobić? Dyn. Trochę dziwne to drzewo. I słuchajcie, co do tego specjala na 30 widzów, to nagram osobny filmik, ale przepraszam was, że bo... z tej gry będę nagrywał dopiero później, ponieważ czekam na nowe słuchawki. Czekam na nowe słuchawki. No i czekam. I czekam cały czas. I jak będę miał nowe słuchawki, to będę nagrywał wieczorem, ponieważ mama ma pokój obok mnie, niedaleko. I jakbym... jakby słyszała dźwięki z gry, to by się obudziła. Ja chcę nagrywać wieczorem, więc wiecie, taki klimat stworzyć. Misiowe oceloty! Misiowe oceloty! Słyszałem, że zda się z nich zrobić kutki, ale na razie, dobra. Ten odcinek nazwę wyprowadzką. Sami wiecie dlaczego. Dlatego, że musimy się wyprowadzić z naszego pięknego domku, który jest umieszczony w naszej jaskini.
takich jakby jaskini. Skinny. I kilo Kailofem teraz. Co by tu wypieprzyć? Zabiorę sobie te czerwiczki. Kurde. Tak, tutaj muszę coś wywalić. Tylko co? Nara. 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 To. To mi się może przydać, to nie. Zresztą co? Cobblestone, powiem wam, że mi się może przydać, ponieważ nie powiem, jestem. Dynia też. Bone też. Bone. Jeffka to nie. No. Wszystko pięknie gra. I możemy się wynosić do naszego nowego domku, który umieścimy. Jeszcze nie wiem gdzie się poszuka. Żelazny Kailof. No, raz. Zrobię sobie nową, mam tyle kobla. Czas wyruszyć. Po wcześniejszym odcinku kopalina. Mamy już tyle zasobów żelaza i złota. Jeszcze możemy wyruszyć. Wyruszyć w beztroską podróż. Na śmierć życia. Życie. Ty lol, kura jajko zniosła. Ale hard. Pierwszy raz widzę. Nie no, żart. Bo już wiem, nagrywam z 7 minut. Nie wiem. Kasamy. Dobra, żeby tak nie zanudzać, to powiem wam śmieszny kawał. Wiem, według mnie jest sucharem. Tylko muszę sobie go najpierw przypomnieć. To leśniczy, nie wiem, to może się zabawimy trochę w Strasburgera. Leśniczy złapał złapał kusownika i powiedział: co pan tutaj robi? A on mówi: kusuje. I pokusował w hen daleko. W hen daleko. No, bardzo śmieszny kawał. Słyszałem też takie coś na jakieś, nie wiem, miejsce czy coś takiego, jakieś sucharika, coś takiego, że się suchary opowiadało. Nie wiem, ale wróćmy do gry Minecraft, której wcielamy się w rolę Krakena i szukamy nowego domku. To już będzie trzeci odcinek. Oczywiście ja bez was nic nie ruszam na tym, na tej moim świecie. Jak już znajdę miejsce, to się ulokujemy tam. Tylko jak widzicie, na razie jestem w dżungli. Może znowu spotkam ocelota, tak jak w pierwszym odcinku. Pójdziemy w tam, a łaj, tamtą stronę. Dobrze, że mam pełną jedzonka. Tutaj by byłoby niedobrze mieszkać, ponieważ... Nie no, chociaż dobrze, takie bajorko. Tylko, że jakby było wokół tego ziemia. Trzeba znaleźć szybko, ale to szybko, jakąś owcę, żeby ją zarżnąć. I mieć puszczystą wełnę z niej, żeby zrobić puszyste łóżko. I żeby się na nim miło przespać. Jest? Czy widzę? Tak. Jest. Ale to jeszcze nie to miejsce.
Jeżeli mnie źle słychać przez mikrofon, to wina mojego mikrofonu. Dlatego, że że mi się złamał po prostu. Że mi się złamał przez przypadek. I teraz musiałem go na taśmę przykleić. I się trzyma na tasiemce. Pięknie. Jest, chyba tam się ulokuje. Na bombę. Tak, to powinno być chyba dobre miejsce. Weźmy mój miecz, mój miecz. Jak będziemy na lądzie, to pochwalę się wam moim skinem. Pięknym, lźniącym. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, czy to dobre miejsce na lokowanie się. Dobra, jedynie mi zostało się ulokować w dżungli. Tutaj bym zrobił coś innego. Ale teraz zrobimy mały, prowizoryczny domek, żeby się przespać. I zakończę odcinek. Yes! Na takie miejsce czekałem. Buduję się na tamtym wzgórzu. Mam duży zasób ten. CO?! Ja to obkrążyłem?! What the fuck? Co ty? Dobra, to będziemy mieszkali naprzeciwko naszej wcześniejszej jaskini. Tyle szukania! Na marne! To tak. Łopaty w dłoni i równać teren, chłopcy. Sobie wydrążę. Co to było? Ja chyba tak obkrążyłem, czy coś takiego. LOL! Ale fejle. Faile się tak pisze. Jeśli to oglądacie, a powinniście oglądać i mnie słuchać, to tutaj się do intr zwracam, dlatego że niedługo te intra, no niedługo już zaprzestanę robić intra, ponieważ nie będę miał na to czasu, tylko będę miał czas na kręcenie let's play. A zamiast intr takich krótkosekundowych będę robił speedarty, jak na razie. Ale niedługo zaprzestanę, ponieważ szkoda czasu według mnie na to. Ale subskrypcje są, to dobrze. Niedługo mi się rozwali. No. Wiedziałem, że się rozwali, ale nie wiedziałem, że na tym klocku się rozwali. Ale jak już teren wyrównam. Mamy vis-a-vis, nasz stary domek. Tutaj jeszcze ten rząd. A sanda przetopimy na sandystone'a. Jeszcze tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Siedem. No jeszcze 5 minut i skończę odcinek. Taki bezsensowny trochę odcinek. Tutaj, o dobra, tutaj to ostatnie dwa. Zakończę odcinek. To tak, ja go nagrywałem w dniu 11 lipca. 11 lipca, zapamiętajcie to. Dobra, i tak. Zbudujemy sobie domek z piętrem. Z piętrem. Tylko gdzie by to drzwi zrobić? Z tej strony robię jedne drzwi i zrobię też drugie. Trochę nie. A z drugiej strony zrobię drugie. Trochę niesymetrycznie. Niesymetrycznie Minecraft, ale to nic. Ważne, żeby mieć jakiś domek. Na jakim ja poziomie gram? Pokojowy. No tak. Pokojowy, to weźmiemy easy.
bo na ostatnio co pamiętam, to przy kopaniu zginąłem i musiałem wziąć pokojowy, niestety. Drzwi się przydadzą. Drzwi będą tutaj. To na razie fundamenty domu mamy. I tak, teraz zrobimy tak. What the fuck? Kogoś tu szmato. Ale straka nieburaka. Gdzie straka nieburaka? To masakra. Teraz taki to ma. Tutaj spamuję chyba na skipę, ale nie wiem. Tutaj sobie zrobię taki przedsionek, coś takiego. Trochę w tym odcinku nic nie zrobiłem. Dobra. Nie, że nic nie zrobiłem, ale obkrążyłem całe to, żeby znaleźć takie doskonałe miejsce, które miałem vis-a-vis tutaj. Nie wiem, co to znaczy vis-a-vis, ale kurwa, jakaś armia pierdolona. Zajebę ich. Ja z jednym mieczem na ich dwóch. Dobra, to ja za 2 minuty już kończę. I tak, tutaj... Tutaj będą drzwi, moi drodzy widzowie. Taki domek sobie wyobraziłem, taki mam. Dobra, to tak będzie pięknie, ładnie. Słoneczko wschodzi, piękny, piękny wygląd. Piękny wygląd mamy. I tak, tutaj będzie tak. Zrobię ten przycionek i już kończę. To tak, jak mówiłem, odcinek nazwę bezsensowna wyprowadzka. Dobra. To już zakończę ten odcinek, ponieważ jak mówiłem, że za 2 minuty kończę, to tak. Przedmiot już zrobiony. I tak, podsumuj mi odcinek. Tyle krążyłem, żeby znaleźć to miejsce, które miałem tuż tam, tutaj. I to jest całe podsumowanie odcinka i mieszkam tu, tutaj się wprowadziłem. Nazwę bezsensowny odcinek. I tak. Z tej strony żegna się wasz najlepszy let's player Kraken. Jeżeli wam się odcinek podobał, to zapraszam do subskrypcji, lajknijcie filmiku. Tak jak mówiłem, pokażę wam mojego skina. Tak wygląda.
od tyłu, tak, 4-4-3, tutaj z przodu CCM, czyli Kraken, no, ładny, ładny, no to tak. Jeżeli wam się podoba filmik, to subnijcie, jak już mówiłem, lajknijcie w górę, dajcie komentarz pozytywny, jeśli wam się coś podoba. Jeśli jakieś uwagi, to też pisać komentarze. Dziękuję i żegnam się z wami, Kraken 443. Cześć.